Hej, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Mam na imię Mateusz i dziś zajmiemy się budżetowym modelem firmy Overmax. Będzie to Overmax Vertis. Zapraszam do oglądania. Testując typowo budżetowe smartfony, no zawsze podchodzę z pewną rezerwą do tego typu właśnie urządzeń. No nie inaczej jest tutaj. No dostajemy smartfon za niewiele ponad, można powiedzieć, 500 zł. W tych granicach 500-600 zł. Dostajemy tutaj czterordzeniową jednostkę. Bardzo, bardzo duży ekran IPS-owy. Niby wszystko się zgadza w smartfonie, no i u nas w kieszeni, że tak powiem, bo sprzęt wydaje się na papierze bardzo, bardzo zacny. No i też nie mamy jakoś tam specjalnie mu nic na pierwszy rzut oka do zarzucenia. No ale zobaczymy, jak wypada nasz sympatyczny smartfon Overmaxa o bardzo ciekawej nazwie Vertis. Tak mniej więcej wygląda pudełko od tego smartfona, czyli już na samej wstępie producent informuje nas, z czym mamy do czynienia, czyli tak jak tutaj widać, 5 cali, 4 rdzenie, GPS, Bluetooth i tak dalej. Zobaczmy, co mamy w pudełeczku. Unboxing będzie niemalże dziewiczy, bo poza oczywiście telefonem, który już zdążyłem sobie zresztą odpalić, znajdziemy tutaj nierozpakowany kabel do komputera, którego nie będziemy rozpakowywać, bo po co? Oczywiście mamy tutaj ten kabel do komputera, który jest również do samej ładowarki. No i znajdziemy słuchawki. Słuchawki raczymy sobie odpakować, no i zobaczymy, co tutaj ciekawego mamy. A mamy tutaj zwykłe słuchawki douszne, bez jakiegoś szału, bez loga, można powiedzieć, takie, jak ja to mówię zawsze, bazarowe, czyli nic nadzwyczajnego, ale też jakoś specjalnie nie można za dużo oczekiwać, moim zdaniem, w takim budżetowym, typowym smartfonie. Powinna być tylko ładowarka i kabel do komputera, bez żadnych wodotrysków. Co jeszcze tutaj ciekawego mamy? Instrukcję obsługi również w języku polskim, uproszczoną. Folię poliwęglanową, bardzo, bardzo miły gadżet, możemy sobie założyć na nasz panel, tym bardziej, że te smartfony budżetowe to są niszowe urządzenia, no i nie zawsze na Allegro, czy powiedzmy w jakichś komisjach znajdziemy właśnie taką folię idealną, pasującą na nasz ekran. Karta gwarancyjna, no i to by był cały zestaw naszego Overmaxa, czyli dość skromnie, ale powiem szczerze, oczekiwanie. Nie będziemy tutaj tego już tak składać, zajmijmy się tym, co najważniejsze, czyli smartfon. Tak jak widzicie, duża, duża tafla szkła, 5-calowy ekran, który robi wrażenie. Jak widać, tutaj ekran jest IPS-owy, może tego nie widzicie, więc kolorki naprawdę wyglądają bardzo przyzwoicie. Tak samo kąty widzenia też są nie najgorsze. Nie ma co narzekać, jeżeli chodzi o ten panel dotykowy. Percepcja na dotyk też jest dość dobra, choć czasami właśnie zdarzają się takie minimalne lagi, ale o tym może troszeczkę później. Tak jak powiedziałem, 5 cali, smartfon wykonany jest w całości z plastiku, jednak dobrze wykonany. Tutaj dookoła mamy ramkę, ona nie jest w żaden sposób metalowa, wykonana z jakiegoś właśnie szlachetnego metalu typu aluminium. Jest to zwykły plastik, aczkolwiek nie rażący jakoś w oczy od taki zwykły plastik, zwykłe tworzywo. Tutaj mamy też oczywiście jeszcze klapeczkę, która się zdejmuje. Może zdejmiemy ją. Gdzieś tutaj był zaczep. O, dokładnie. Dość giętka. Znajdziemy tutaj srebrną baterię. Bateria jest 2100 mAh i to jest zdecydowany plus tego urządzenia, ponieważ bateria spokojnie wytrzymuje w granicach 2-3 nawet dni. Ma dobre oprogramowanie, jest dobrze skalibrowane, że tak powiem, i jest dobre oszczędzanie energii, czyli nawet przy włączonym Wi-Fi, jeżeli smartfona zostawimy na 3-4 dni, on cały czas nam będzie działał. Tutaj mamy wejście na kartę microSD do 32 GB, no i tradycyjnie, jak to w tych budżetowych smartfonach bywa, dwa sloty na kartę SIM.
jednak niestety jeden z nich jest tylko zarezerwowany do złącza 3G, drugi tylko do GSM-u. Z tym, że te drugie łącze, albo te pierwsze łącze, lepsze, te szybsze, obsługuje kartę Areo 2, więc jak najbardziej z jednej karty możemy sobie korzystać z jakiegoś darmowego internetu, z drugiej z rozmów. Aczkolwiek dla mnie to nie jest żadne jakieś innowacyjne rozwiązanie. Bardziej przypisuję taki sposób na minus niż na jakiś plus, chociaż dla niektórych to może być jakieś tam rozwiązanie. Tutaj znajdziemy jeszcze głośnik, aparat 8-megapikselowy. Warto zaznaczyć, że z przodu mamy też jeszcze aparat 2-megapikselowy z diodą doświetlającą LED. No i tak mniej więcej by wyglądał właśnie smartfon Overmaxa. Na samej górze znajdziemy jeszcze wejście na jack 3,5 mm, wejście na kabel micro USB, przycisk włącz, wyłącz, zablokuj, odblokuj. No i po lewej stronie, jak to zazwyczaj w smartfonach bywa, mamy przycisk ciszej, głośniej. No i tak by wyglądał nasz smartfon. Tutaj jeszcze znajdziemy też czujnik zbliżeniowy. Nie wiem, na pewno tutaj tego też nie zobaczycie. Czujnik zbliżeniowy i czujnik światła. No ale może przejdźmy do samego smartfona. Oczywiście, jak to w dzisiejszych czasach bywa, mamy tutaj system operacyjny Android wersji 4.2 Jelly Bean, czyli w miarę świeże oprogramowanie. No przede wszystkim Overmax skupił się tutaj, właściwie nie skupił się na jakiejś tam swojej nakładce. Mamy tutaj niemalże czystego Androida. No zabrakło, można powiedzieć, nawet podstawowych niektórych aplikacji w tym Androidzie. Nawet w pierwszym momencie mówię, zabrakło Gmaila, ale jednak był. Dodano kilka ciekawych aplikacji typu jakiś, powiedzmy, backup, czytnik plików Office, który może też nam zapisywać, powiedzmy, pliki do PDF-u, kalkulator, Easy Call, czyli też jakieś tam programy do dzwonienia poprzez internet, rejestrator dźwięku, czyli no i tutaj jeszcze mamy dodatkowo menadżer plików, czyli standard, że tak powiem. Nic jakiegoś tam nadzwyczajnego no nie zobaczymy w tym smartfonie. Od zwykły Android, trzy klawisze funkcyjne, czyli mamy domek, powrót do samego menu, ustawienia, no i przycisk cofnij. Tak mniej więcej by to wyglądało. Co jeszcze? Może przejdźmy do samej muzyki. Może od tego dzisiaj zaczniemy. Sam tylny głośnik jest troszeczkę oszukany, tak jak widzicie tutaj dobrze pod światło. Mamy tylko kawałek odsłoniętego tego głośniczka, a tutaj mamy troszeczkę takie oszukańcze zachowanie ze strony Overmaxa, czyli tutaj mamy niby na całości ten głośnik, wcale tak nie jest. Co nie zmienia faktu, że głośnik jest dość spory i gra dość przyzwoicie czysto. Nie mamy jakoś tutaj specjalnie nic do zarzucenia. Na słuchawkach jest zdecydowanie lepiej, jak to zazwyczaj bywa. To jest dobry głośnik i na pewno, jeżeli chodzi o jakieś filmy, przede wszystkim nie drażni uszu, nawet jeżeli mamy na odkręcone głośność na full, więc to jest dla mnie zdecydowany plus, poza oczywiście ekranem, więc tych plusów można powiedzieć troszeczkę będzie. Oczywiście wszystko w granicach zdrowego rozsądku, to jest sprzęt za niewiele, tak jak powiedziałem, ponad 500 zł, ale już widzimy ekran, widzimy nie najgorszy dźwięk. Może przejdźmy do samego aparatu. Aparat 8-megapikselowy, może zrobimy szybkie zdjęcie. Autofokus też działa, filmy nagrywane w rozdzielczości 720p, czyli też w rozdzielczości HD. Patrzmy może pudełeczko. Czy coś nam zrobi? A wyostrzył bardzo dobrze. I zdjęcie. Oczywiście zdjęcia będziecie mogli zobaczyć sobie na portalu wideotesty.pl. Tam wrzucę w pełnej rozdzielczości. Tam będziecie mogli sobie zobaczyć właśnie te zdjęcia. Z takich, można powiedzieć, poglądowych zdjęć nie najgorzej
nie najgorzej to wyszło. Chociaż testowałem ostatnio Lumia 720 i tam już widziałem, że te zdjęcia wychodziły zdecydowanie lepiej. Co jeszcze? No, słów kilka oczywiście o wydajności. No, tak jak powiedziałem, mamy tutaj 4-rdzeniowy procesor Mediateka, czyli tak jak w tych wszystkich budżetowych jednostkach, jednak można powiedzieć, że te chipsety wyrastają, można powiedzieć, na takich liderów tej średniej półki tych budżetowych smartfonów. MT6589, do tego mamy 1 GB pamięci RAM, grafika PowerVR SGX 540MP, czyli nie najgorzej i to właściwie w grach widać. Troszeczkę razi mała ilość pamięci wbudowanej do 4 GB, z tego niecałe 2 GB mamy dla użytkownika. Zainstalowałem grę Real Boxing, dość wymagająca gra, ale Overmax spokojnie sobie radzi z tą grą. Zaraz uruchomimy ją, no i zobaczycie, jak to mniej więcej działa, czy nie kłamie, że tak powiem. Ekran rozdzielczości 960x540 pikseli, też nie najgorzej. Nie jest to typowa rozdzielczość 800x480, troszeczkę większa tylko. No i zobaczymy. Ekran niestety nie jest odporny w żaden sposób na odciski palców. No i jedziemy. Specjalnych lagów nie ma, gra się swobodnie. Ten procesor graficzny, no i do tego te 1 GB RAMu, no można powiedzieć, że spokojnie większość gierek, nawet Modern Combat, czy powiedzmy Asphalt, czy inne gry dosyć wymagające, bardziej wymagające od tej właśnie, spokojnie sobie poradzą na tym smartfonie. Okej, może dłużej przyciśniemy, skillujemy tych aplikacji, przejdźmy może do internetu. Przejdźmy na stronę wideotesty.pl. Zobaczymy, jak internet działa. Strony wczytują się w miarę szybko. Przeglądanie stron jak najbardziej działa. Multitouch również. Wejdźmy w jakiś link. Widzimy dość sporo zdjęć. Z Game Arena 2013. Jak najbardziej wszystko działa. No tutaj też nie będziemy jakoś się specjalnie rozwodzić. No i tam mniej więcej by było na tyle, jeżeli chodzi o samego Overmaxa. Plusy zdecydowanie ekran, moim zdaniem również też aparat, no i wydajność. No to cały czas mówimy o sprzęcie poniżej 600 zł, dość duży panel dotykowy. No zobaczymy, jak to będzie z awaryjnością, no i liczę na chociaż jeden update z Overmaxa, no jeżeli chodzi o Androida. No ci niszowi producenci smartfonów, no muszą w końcu zrozumieć, że siła nie polega na wyprodukowaniu dobrego sprzętu, ale żeby ten sprzęt stał się jakoś tam, można powiedzieć, kultowy, chociażby w jakichś kręgach, bo to jest też najważniejsze, a do tego potrzebne jest wsparcie producenta. Wtedy smartfon staje się popularny i z tych, można powiedzieć, z ust do ust, że tak powiem, przechodzi ta plotka, że kupujmy ten smartfon, ponieważ jest wsparcie producenta, ponieważ są update'y, no i możemy tym smartfonem cieszyć się przez najbliższe 2 lata. Stawiam ocenę
4. To jest dość wysoka ocena jak za taki smartfon, ale przez praktycznie ponad 2 tygodnie korzystania z tego smartfonu nie miałem absolutnie się do niczego przyczepić. Nie jest to oczywiście rewolucja, nie jest to żadna też rewelacja, ale za tą cenę ma u mnie tą czwórkę, zważywszy, że plusy tego urządzenia i cena, to jest dobry po prostu stosunek ceny do jakości. No i tyle, co tu dużo gadać. Dzięki za oglądanie, zapraszam Was na stronę wideotesty.pl, komentujcie, subskrybujcie kanał wideotesty.pl, no i do następnego razu, trzymajcie się, hej!